Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WARNEWS.pl i z Ambasada. Dzisiaj naszym gościem, przyjaciel naszego kanału, osoba, którą nie trzeba przedstawiać, jest z nami kapitan Lisowski. Witam cię, Maćku. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Maćku, od kilku dni trwała dyskusja o możliwości dostarczenia Ukraińcom czołgów stylu zachodniego. Wczoraj prezydent Duda w Lwowie ogłosił, że Polska dostarczy Ukrainie kompanię czołgów Leopard 2. Zaraz za słowami polskiego prezydenta odbyła się konferencja prasowa rzecznika rządu Wielkiej Brytanii, który poinformował, że premier Wielkiej Brytanii poinstruował sekretarza obrony Bena Wallace'a, by ten w najbliższych dniach współpracował w sprawie dostaw czołgu z zagranicznymi partnerami. Czy możemy zatem y, przewidywać, że w najbliższych miesiącach na Ukrainie zobaczymy leopardy nie tylko z Polski, ale również challenger'y brytyjskie? Y, powiem tak. No coś y, w linii relacji dyplomatycznych i PR-owych z zaangażowaniem Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych się ostatnio działo. To y, trochę wygląda jak przygotowana y, Rozgrywka PR-owa w tym zakresie, aczkolwiek po kolei. Tak jak ja pisałem i mówiłem u siebie, nie jestem zwolennikiem oddawania czołgów Leopard 2 w jakiejkolwiek wersji, czy to A4, czy to w wersji 2PL, czy to 2A5 na Ukrainę. Uważam, że jeśli już mielibyśmy dalej dotować, to mamy na tej liście najpierw około 70 chyba sztuk. Czołgów T72 i 232 sztuki PT91. Ponadto, program modernizacji leopardów 2A4 do wersji 2PL jest dużo bardziej kosztowny niż ten w przypadku naszych T72, i one zdecydowanie jeszcze mają przed sobą możliwą dłuższą karierę w naszej armii. A nawet gdybyśmy już docelowo wymienili wszystkie czołgi w linii na Abramsy oraz K2, to ja dalej widzę zmodernizowane leopardy jako sprzęt w naszej rezerwie sprzętowej dla jednostek, które byłyby powoływane na wypadek W. I teraz wypowiedź prezydenta Dudy o tym, że on taką decyzję podjął. No to owszem, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale formalne zarządzanie w tym zakresie jednak spoczywa w ręku ministra obrony, czyli. Bez uzgodnienia tutaj raczej takich decyzji się nie ogłasza, więc i Ministerstwo Obrony i Kancelaria Prezydenta musiały to mieć dogadane. Teraz yy, rzucenie hasła kompanie czołgów to mówi, trzeba rozumieć to w ten sposób, co już zostało potem też uszczegółowione, że jest mowa o dziesięciu wozach, gdyż w organizacji, w strukturze organizacyjnej ukraińskiej w chwili obecnej kompania to jest 10. Może być maksymalnie 11, ale to jest nieuprawnione. Raczej chodzi o 3 plutony po 3 wozy i wóz dowódcy kompanii, czyli 10 sztuk. Teraz się pojawia pytanie, co, jak i dlaczego? Ja mówiąc, że nie widzę, nie powinno się odbyć dotowanie tymi sprzętami yy, yy, Ukrainy przez nas, yy, zapisałem też jednak jedną rzecz. Co jestem w stanie znieść? A skoro 4 bataliony czołgów, to 232 sztuki, a mamy 247 sztuk tych czołgów, to mamy 15, które... Mogły być czy to źródłem części skanibalizacji, czy to do działań szkoleniowych przeznaczone. I w tych 15 sztukach powiedziałem, że zniósłbym to, żeby się można było poruszać w takiej donacji. I te hasełko: 10, znaczy kompania, czy 10 sztuk się w to wpisuje, więc że tak powiem, moje serce nie wylało się na zewnątrz i nie poszło na spacer do nie wiadomo gdzie. Więc jakoś to jeszcze dla mnie jest do zniesienia, aczkolwiek uważam, że. Nie mamy dwóch pełnych batalionów leopardów w wersji 2A5, bo ich mamy chyba tylko 108, a powinno być 116. I bardzo bym chętnie widział, gdyby Niemcom nagle serduszko zagrało lepiej i mając wersję jeszcze 2A5 u siebie, dorzuciliby nam w jakiejś formie te brakujące wozy do tego, żebyśmy mieli dwa pełne bataliony ukompletowane w jednakowym sprzęcie tego typu. Natomiast co w przyszłości? Prezydent Duda powiedział ważną rzecz, że to wszystko nie będzie nasze solowe działanie, tylko musi to być sojusznicze uzgodnienie. Do tego wszystkiego dochodzą kwestie prawne. Deklaracja końcowego użytkownika tego sprzętu była wystawiona zdecydowanie dotychczas, a te papiery są poryjestrowane w różnych miejscach, łącznie z tym, że przecież ONZ może sobie w ramach pewnych procedur w co zaglądać, że użytkownikiem końcowym jest... Polska, wojsko polskie, więc wypuszczenie tego dalej wymaga, aby nie mieć problemów, yy, zgody producenta, czyli Niemiec. A o tym, że takie rzeczy były ważne, przypomnę chociażby w temacie chęci przekazania PPK typu Spike przez niektóre kraje yy, NATO do Ukrainy i sprzeciwu yy, Izraela. Tego, że pojawiła się kwestia, a może by tak czołgi leopard 2-4 z zasobów armii szwajcarskiej mogły do nas trafić, okazało się, że Szwajcarzy nie bardzo to widzą i też się powoływali na pewne ograniczenia związane z producentem, czyli Niemcami. O amunicji do gepardów, czyli tych wozów starych, pamiętających zimną wojnę, przeciwlotniczych na podwoziu czołgowym, które teraz sobie tak dobrze radzą ze zwalczaniem dronów atakujących Ukrainę. To amunicja do tego, to są też Szwajcarzy i też tam niezłe pieriepałki Z tym wszystkim były, jeżeli chodzi o prawo do tego, co kto z tym może zrobić, kto, kto uważa, że jest końcowym użytkownikiem. Więc jest tutaj wiele elementów, które muszą być ruszone. Aczkolwiek, tak, uważam, że to na pewno było uruchomienie pewnej lawiny medialnej, dyplomatycznej, która w tej chwili mocno spada na głowy kierownictwa politycznego Niemiec. Które według nieoficjalnych, ale tu już chyba coś około 12 się pojawiło, bardziej oficjalnych danych, nie przewidują zgody albo, oraz nie przewidują tego, żeby sami mieli dorzucić się do takiej składki tego typu czołgów, czyli LOPAR-2-4 dla Ukrainy. Teraz czy no na pu... pewno. To, za, to zatem może te czołgi dostarczyć? Jeżeli mu, Polska. Yy, Deklaruję, wysyłamy kompanię czołgów w ramach tej y, słowo, które padło, kompanii międzynarodowej, to jakie państwa byłyby jeszcze zainteresowane? Pamiętam u Ciebie też na jednym z odcinków była poruszona kwestia Finlandii, która też chciałaby y, przekazać y, czołgi. Y, y, może tak, zgłosiła gotowość Finlandia, a ja zaraz sobie popatrzę i Ci powiem, bo mam dane, y, co prawda niekompletne, jeżeli chodzi o samą y, Szwajcarię, ale mam tutaj mniej więcej dane gdzie ile jakich gdzie ile się czołgów typu szeregu leopard znajduje. Więc tak. Jaku, wszystkim... zanim, będziesz zanim będziesz to sprawdzać, to uważasz, Już że jeszcze wracasz do twojego poprzedniego jeszcze zdania, czyli Polska jakoby otwiera tą furtkę w porozumieniu z jakąś grupą państw, czy jednak to w twojej ocenie była decyzja samodzielna prezydenta? E... Czy... Presję na Niemcy, powiedzmy, zrzucić międzynarodową, My chcemy dać, czekamy na wasz znak. Pojawiły się słowa wsparcia najpierw właśnie Finlandii. Nie odżegnywała się też od pewnych rzeczy Norwegia. Wielka Brytania zaczęła mówić, więc jakaś grupa państw była już czynnikiem inicjatywnym, ale woleli się zasłonić, bo Finlandia jeszcze członkiem NATO nie jest, więc głos jest trochę słabszy. W Wielka Brytania nie ma leopardów, więc ten głos też nie za bardzo, a w dodatku. Challengery dwójki mają inną armatę, inną amunicję, w którą będzie musiała zaopatrywać tylko i wyłącznie Wielka Brytania. Bo to jest gwintowana armata 120 mm rozdzielnego ładowania. Z tego co pamiętam, więc jest troszeczkę inaczej. To teraz e, musiał być to głos w końcu kogoś, kto jest użytkownikiem czołgów Leopard. I to najlepiej Leopard 2, bo potencjał tego, co jest dostępne, to Leopardy 1 w tej wersji około 500 sztuk dałoby się zgromadzić. Leopardów 2 w Europie jest prawie 1800. Finlandia ma 200, Norwegia 52, Szwecja 120, Dania 44, my 247, Niemcy 323, 42 sztuki są jeszcze gdzieś tutaj na południe Europy. Będą trafiały właśnie chyba do Czech, tak? I Austria ma 56, no i jest chyba około 80 czy 90 sztuk w Szwajcarii, oraz Hiszpania ma ponad 300 i Grecja. Leopardów dwójek ma 350, a jedynek 500. Są jeszcze na składzie w pewnej bazie włoskiej tam ze 160-180 leopardów jedynek. Więc to są kraje, które tak naprawdę mogą zabrać w tej kwestii głos. Polska jest jednym z tych większych użytkowników, więc, gdyby Hiszpania jeszcze wsparła, byłoby całkiem ciekawe, ale wiemy, że ich sprzęty, zwłaszcza te odstawione do magazynu, są bardzo mocno zarżnięte. Nawet nasi nie chcieli ich brać, gdy była mowa o tym, by zwiększyć flotę leopardów w naszej armii. Więc, głos Finlandii, która ma ponad 200 sztuk, i może by się chciała pozbyć. Jednej, dwóch, trzech, może nawet całego batalionu, całej kompanii, to jest dosyć mocny głos. My to teraz odpaliliśmy. Niemcy się powołują na to, że fajnie, chętnie, ale najpierw niech Amerykanie też coś takiego sprzętu dadzą. Ma to też trochę sensu, bo liczba zmagazynowanych Abramsów na amerykańskich pustyniach jest znacząco większa, niż byłoby w czym wybierać wśród leopardów drugich w Europie. I jeszcze pojawia się ważne pytanie, która wersja od nas powinna iść? Ja uważam, że wersja 2A4, czyli ta w tym momencie u nas jakby najsłabsza, bo Ukraińcy sobie ją doposażą bardzo szybko. Nawet były takie zdjęcia, że w 5 minut po pojawieniu się na Ukrainie, Leopard 2A4 wyglądałby tak: już obłożony panc modułami pancerza typu Kontakt albo innego ukraińskiego pancerza reaktywnego, a Wersji wyższych absolutnie nie wysyłał, bo dwa piątek mamy za mało na nasze dwa bataliony, a dwa PL, no kurde ciężkie pieniądze, bardzo nas kosztuje modernizacja tego typu sprzętu. Ktoś by powiedział, no, mogłyby się tam sprawdzić. Ja mam w nosie to, czy one się tam teraz w tym momencie sprawdzą. Najpierw zróbmy ich jak najwięcej, żeby były gotowe i działające, bo bardzo dużą liczbę czołgów Leopard 2, 4 mamy rozgrzebaną w trakcie tej właśnie modernizacji, modyfikacji mówi się nawet, że może to być 80 sztuk robanych, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w głupi sposób marnować nasze pieniądze. Trzeba też na to patrzeć czysto ekonomicznie. Ale trzeba powiedzieć, że dyplomatyczna ofensywa odpalona, myślę, że koordynacji tych państw, które wymieniłem na początku, Finlandia, Polska, Wielka Brytania i z inspiracji amerykańskiej się Zaczęła. Niemcy mają gorący kartofel, z którym będą musieli coś zrobić. Być może nie idąc w stronę do, donacji Leopardów 2, e, dadzą coś innego ciekawego. Nie wiem, to też jest kwestia, no, piłka w grze po niemieckiej stronie. Ale docelowo nie da się ukryć, że wyczerpuje się zasób tego sprzętu postsowieckiego, postrosyjskiego, którym można. Zasilić Ukrainę. A oni potrzebują sprzętu na wyposażenie nowo powoływanych swoich jednostek, które teraz są lekkimi, a jak najbardziej potrzeba, żeby to były ciężko zbrojne, ciężko opancerzone wojska, jak wojska operacyjne. I tych 10 brygad, które oni tam szkolą, ćwiczą, bez tego sprzętu nie będą w stanie w pełni spełnić swojej roli. W spodziewanym, bardziej kulminacyjnym momencie, do którego na pewno dojdzie w postaci jakiejś ofensywy konkretniejszej rosyjskiej. O tym, że taka ofensywa będzie, jestem przekonany ja, wszyscy moi znajomi zajmujący się tematyką, myślę, że ty też się z tym zgadzasz, że to prędzej czy później będzie. No i tu muszą Ukraińcy mieć argumenty, i skoro ten sprzęt post sowiecki się. Ilościowo wyczerpuje w dostępnym zasobie, to niestety trzeba już przewidywać, że musi się pojawić sprzęt lepszej, z bardziej zachodniej prowieniencji. Ale tu ciągle poruszamy się w możliwościach dodatkowych, bo o czym wspominał Damian Radka, są te chociażby jordańskie Challengery, jedynki, które, no, jeśli chodzi o pancerz, to prezentują sobą wysoki poziom. Czy ich sprawność techniczna jest odpowiednia, tu się nie wypowiem, ale teoretycznie ciekawe źródło. Czołgi typu szeregu M60 są dostępne też w wielu miejscach i potencjał modernizacyjny i szybkość tej modernizacji jest e, uważam, że całkiem duża, jeżeli chodzi o potencjał. Nasze czołgi typu szeregu T72 i PT91 no to jest 300 sztuk. To byłby piękny zastrzyk, bo. No to by było powiedzmy 6 batalionów. jakie, Licząc po 31 wozów, to no, 9 do 10 batalionów, czyli wyposażenie dla pięciu brygad. Gdyby miały mieć po dwa bataliony pancerne w sobie, a jeżeli chodzi o, gdyby to były brygady zmechanizowane, no to nawet 10. Więc czy jest... Polska otwiera furtkę do dostaw zachodnich czołgów w Ukrainie, czy jednak. Uważasz, moje takie spekulacje, dlaczego właśnie ogłaszamy Leopardy, a nie wspomniane przez Ciebie czołgi pamiętające jeszcze okres sowiecki, które jeszcze możemy właśnie... Bo To jest teraz, powiedziałbym, to jest planowanie na dwa do trzech kroków dalej. Wiadomo, że okres szkolenia na sprzęcie postsowieckim dla Ukraińców jest bardzo krótki, praktycznie jak przesiadka. Z szkolenia na sprzęcie zachodnim, siłą rzeczy musi być dłuższy. O tym, jak długo się szkoli te załogi, to nawet już nie będę przytaczał, no ale to nie są, nie są dni ani tygodnie, to są grube miesiące. Więc to trzeba zacząć wcześniej i szybciej, żeby móc te sensownie, bez jakby to powiedzieć, ryzyka głupiej utraty tego sprzętu, zasilić armię ukraińską. Więc to jest, powiedziałbym, że w ramach kroku wyprzedzającego. To jest racjonalna predykcja. to, co jest w naszym zasobie sprzętów posowieckich, <laughs> przepraszam, uważam, że i tak, i tak tam trafi. Oby tylko, Amerykanie, oby tylko Amerykanie szybko się uwinęli i wykazali zrozumienie, dając nam racjonalny zastępnik ilościowy i jakościowy tych czołgów w postaci Abramsów. Odpowiedniej wersji. Zatem Maczku, liczymy, że w najbliższych miesiącach czołgi typu zachodniego trafią na Ukrainę. Tobie bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz do odwiedzenia mediów społecznościowych kapitana Lisowskiego. Ja bardzo dziękuję Ci za zaproszenie do krótkiej wypowiedzi w tym temacie dla warnews.pl i złej ambasady. Jak zwykle, ciepło pozdrawiam całe załogi. Obydwu ekip oraz wszystkich widzów i słuchaczy. Bardzo mi się podoba współpraca z Wami. Mam nadzieję, że uda się sklecić z tego coś fajnego, coś większego coś, co będzie nam wszystkim sympatycznie pomagać i służyć. Bardzo miło jest pomagać w misji tej, która służy pomaganiu temu słabszemu, który broni się przed okrutną napaścią większego, okrutniejszego i mniej cywilizowanego wroga. Dziękuję.